Konkurs na kosz pełen grzybów to tradycyjny element bożencińskiego święta. Na scenie miejscowego amfiteatru miłośnicy grzybobrania zaprezentowali okazałe kosze pełne przepięknych borowików i podgrzybków. Wiadomo, że gmina Bożencin promuje się przez grzyby z racji również tego, że ma specyficzne położenie. 25% powierzchni gminy to lasy bogate w runo leśne. Stąd też pomysł na ten konkurs, bo przecież miłośnicy grzybobrania nie tylko z gminy Bożencin, ale z całego regionu w sezonie grzybowym właśnie do gminy Bożencin przyjeżdżają i te lasy bogate są w grzyby, więc wychodzą z koszami pełnymi grzybów. Od 4 lat chyba mam zawsze jakiś tam po prostu urobek, to znalezisko w lesie. Lubi Pani zbierać grzybki? No, cała przyjemność chodzenia po lesie. Nawet gdybym nie znalazła, to przyjemność w spacerze po lesie. Borowik jeden szlachetny, są borowiki siwe, nie wiem dokładnie jak one się nazywają, ale w każdym jadalny, i kurki. Najpierw zaczęłam w lesie od zbierania mchu, bo stwierdziłam, że jeżeli grzybów nie ma, to chociaż mchu nazbieram do koszyka. Zaczęło się od mchu, a później miałam szczęście, bo znalazłam te grzybki, byłam z koleżankami, ale one nic nie znalazły, a ja miałam szczęście, że ten mech przyciągnął akurat. Konkurs, który również budzi duże emocje z racji tego, że biorą w nim udział nie tylko mieszkańcy gminy Bożencin, ale wszyscy zainteresowani, ma on charakter otwarty, więc przyjeżdżają miłośnicy grzybobrania również z całego regionu. Dzisiaj mieliśmy tych koszy niespełna 10, ale tak naprawdę sezon grzybowy jeszcze się w tym roku nie rozpoczął, chociaż w poprzednich miesiącach były krótkie epizody, kiedy występował wysyp i tych grzybów można było więcej zebrać. Wybór tego jedynego nie był łatwy, ponieważ kosze wszystkich uczestników konkursu pełne były wspaniałych okazów. Po obradach jury zadecydowało, że pierwsze miejsce powędruje do rodowitego mieszkańca Bożencina, pana Adama Nowaka. Ból jest jeden, chodem jest grzyb, którego dzisiaj święto obchodzimy. Dzisiaj jest święto grzyba i gmina Bożencin. Co znalazło się w jego koszu? Same prawdziwki, borowiki szlachetne. Gdzie pan takie piękne, duże grzyby znalazł? No, udało się, że na to nasze święto grzybów po prostu pojawiły się w naszym lesie grzyby. Z którego najbardziej jest pan zadowolony? Chyba jednak z tego, troszkę się mi obtrącił, ale... Do samego dołu pan ma te grzyby, tak? Ale ten jest przyszłościowy grzyb, piękna noga, on by urósł, za 2 dni by był większy niż ten. Głosować mogła także publiczność. Nie miała ona wątpliwości co do zwycięzcy, a okazał się nim kosz pani Sabiny Kwaśniak, która podczas rannego zbioru mogła liczyć na pomoc najbliższych. Przyznano im miejsce drugie oraz nagrodę pieniężną w kwocie 150 zł. Konkurs z roku na rok przyciąga więcej uczestników, a przyjeżdżają oni z całego regionu. Już teraz organizatorzy zapraszają do udziału w kolejnej edycji. Paulina Kuczara, Tarnowska TV.